Ostatni panel nie przez przypadek nazywa się Barometr Bartusia. Ja się nazywam Bartuś, więc ten barometr to jest taki trochę mój, ale z udziałem jeszcze dwóch bardzo ważnych osób. Zanim je zaproszę, to chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, o czym mówiliśmy tutaj dzisiaj, mówi się często o bardzo skomplikowanym problemie. Tak? No weźmy 11 milionów uchodźców, którzy przekroczyli granicę Polski. To jest bardzo skomplikowany problem. Tak? A z drugiej strony 2 miliony, które zostało, to też jest niby bardzo skomplikowany problem. Ale z drugiej strony można na to spojrzeć jako dar. Ja miałem przyjemność kilka dni temu świętować przejście na emeryturę jednego z moich przyjaciół, wieloletniego szefa Izby Przemysłowo-Handlowej Zacnej krakowskiej organizacji gospodarczej o bardzo długiej tradycji, choć nie tak długiej jak niektóre, jak to w Krakowie. I on jest z rocznika, którym powiedział mi, w szkole mieliśmy 2000 ludzi w mojej szkole, teraz tam chodzi kilkaset dzieci. Tajemnica jest, bardzo łatwo tę tajemnicę wyjaśnić, ponieważ w jego roczniku urodziło się dokładnie, ja sobie sprawdziłem, 793 800 dzieci w jego roczniku. To było w połowie lat 50. W zeszłym roku urodziło się, pani profesor Uścińska doskonale wie, 305 tysięcy, prawda? Z czego cudzoziemskich dzieci mieliśmy 14,5 tysiąca, z tego co pamiętam, Ukrainek zdaje się 12,400. Porównajcie sobie, prawie 800 tysięcy kontra 305 tysięcy, z czego znaczna część już jest dziećmi Ukraińców. I teraz jak sobie spojrzymy na to jako z tym pytaniem, czy to jest dar, czy to jest skomplikowany problem, no to spójrzmy przez pryzmat tych liczb, tak? Przez pryzmat potrzeb polskiej gospodarki i tak dalej. I o tym porozmawiamy sobie i spróbujemy podsumować to wszystko, co jest niemożliwe absolutnie, tak? W kwadransie, tak naprawdę w kwadransie. Trochę w kontekście małopolskim, a trochę w takim ogólnopolskim i ogólnoeuropejskim. Zapraszam do mnie pana marszałka Józefa Gawrona, wicemarszałek województwa małopolskiego. Przypomnijmy, no patron, gospodarz województwa, w tym to się odbywa od samego początku. Zapraszamy, panie marszałku. I pan doktor Marek Benio, doskonale wszystkim znany, spiritus mowę z tego wydarzenia, wiceprezes ELMI. Dzień dobry, panie marszałku, jeszcze raz. Proszę zająć miejsce. Dla mnie. Centralny, może centralny, panie marszałku. Bardzo proszę, centralny dla pana marszałka, tak. Niech się porządzę troszeczkę. Baromek Bartusia to jest. Pan doktor tam, a ja tu. Dobrze. Podziwiam publiczność, w naszym imieniu to powiem, naprawdę wytrwałość wielka, bardzo intensywnie było, dużo się działo. Panie marszałku, pani profesor Gertruda Uścińska powiedziała w swojej wypowiedzi, że ta struktura uchodźców, przypomnijmy, 39% dzieci, 47% kobiet w wieku 18-65, 10% mężczyzn 18-65, 4% 65+, to jest bardzo dużo ludzi w wieku produkcyjnym, ale z ogromną przewagą kobiet. Tam się wywróciło się to w zasadzie po wybuchu, po napaści zbrodniczej Rosji na Ukrainę. I tak jak powiedziałem, to można z jednej strony potraktować jako problem, a z drugiej strony jako pewien dar. Z punktu widzenia dynamicznie rozwijającej się Małopolski, jak pan jako gospodarz regionu patrzy na tę grupę ludzi? Pani profesor powiedziała, że to nie jest oczywiste, że uchodźcy pracują. W bardzo wielu krajach było tak, że raczej nie pracują. A ci nasi, bo oni są bardzo nasi, raczej pracują. To jest pewien fenomen światowy. To jakbyśmy na to tak spojrzeli, to jest dar czy problem? Panie redaktorze, trudno jest odpowiedzieć na takie pytanie jednoznacznie, ponieważ trzeba sobie zdawać sprawę, że o ile jeszcze rok temu przed wybuchem wojny, przed agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę przebywali w Małopolsce emigranci ekonomiczni z Ukrainy, którzy pracowali. Oni zasilali nam te sektory, które potrzebowały pracowników, głównie budownictwo, czy transport, czy logistyka. I oni w tej chwili niestety opuścili te miejsca pracy, tam cały czas odczuwamy niedobór, ponieważ wrócili na Ukrainę bronić swoich domostw, rodzin i także no, podjąć walkę zbrojną w siłach zbrojnych. I ich brak odczuwamy. Gospodarka odczuwa to, widzimy chociażby po rejestrach w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, że te potrzeby są. Budownictwo, nie są one, przemysł, jeśli chodzi o budownictwo, nie są no, zastąpione. Natomiast nie z własnego wyboru, jak
jak właśnie tamci imigranci ekonomiczni przybyli do nas uchodźcy wojenni i to jest już zupełnie inna kategoria, ponieważ decyzja przyjazdu była wywołana sytuacją wojenną i ona nie wynikała z jakichś planów czy przemyśleń, a nawet w pierwszych momentach była traktowana jako zło, jako decyzja czasowa na przeczekanie wojny. I chociaż ta wojna trwa dość długo, to niestety w większości przybyły do nas uchodźców wojennych, tak jak pan powiedział, osób starszych, chorych, kobiet z dziećmi, a także no i młodych osób, to ten przedłużający się pobyt jednak cały czas jest pobytem traktowanym, że jest to pobyt czasowo. Ja bym to nazwał, że są w takim stanie jednak zawieszenia w większości. Ciągle chcą wrócić do swojej ojczyzny i tam budować swoją przyszłość. Myśmy stworzyli wszystko, co było możliwe, żeby w jakiś sposób również aktywizować zawodowo uchodźców wojennych, szczególnie kobiety, bo ich jest tu zdecydowana większość, co jednak niekoniecznie wiąże się z decyzją o podjęciu pracy. W pierwszym momencie liczby przybyłych uchodźców były rzeczywiście dość przerażające. Podstawowym problemem było zapewnienie im takiej mobilności. I to województwo poniosło koszty transportu kolejowego, który był bezpłatny dla uchodźców ukraińskich, transportu również autobusowego przez nasze spółki realizowanego, po to, żeby zwiększyć te przepływy i żeby uwolnić też wielkie miasto Kraków od przytłaczającej ilości tych uchodźców. Chociażby po to, żeby ich zakwaterować godziwie, zapewnić im możliwości wyżywienia i z czasem pracy. Natomiast no można sobie postawić pytanie, dlaczego jakby ci uchodźcy nie podejmują tej pracy? Bo miejsca pracy są, dla kobiet też. One są chociażby w opiece długoterminowej, osób chorób, starszych, są w sektorach związane z usługami sprzątania, są w różnych miejscach, ale także stwarzamy możliwości, żeby osoby, które mają wyższe wykształcenie i określone kwalifikacje, mogły te kwalifikacje potwierdzać i podjąć tą pracę tam, gdzie ona jest, chociażby w przypadku pielęgniarek, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. W czym jest jakby tutaj problem, jaki my dostrzegamy? Że po pierwsze, jednak te osoby, które do nas przybyły, są w pewien sposób nastawione patriotycznie i silne narodowościowo i przeżywają tę sytuację. W związku z tym cały czas myślami są jednak skupione tam, w swojej ojczyźnie. Problemem jest kwestia znajomości języka, których chociażby jeśli chodzi o świadczenie usług zdrowotnych, no jest konieczna. Nie da się bez tego zrozumieć. Mają z tym problemy lekarze na przykład, którzy przybyli z Ukrainy, że jednak muszą rozumieć język polski na tyle, by wypracować w zawodzie. Ale jest też kwestia, którą ja odbieram jako takie nastawienie tych kobiet i dzieci związane z tym, z jakiego jakby modelu rodziny, z jakiego miejsca przybyły, bo dostrzegam różnicę, jeśli chodzi o kobiety, które są z tej wschodniej części Ukrainy, której jakby łatwiej nawet jest o znajomość języka polskiego, a jeśli chodzi o kobiety, które są chociażby z pobliża obwodu donieckiego, czyli tam, gdzie były rodziny przypominające nasze rodziny na Śląsku, czyli pracujący w kopalni mężczyzna, czy w przemyśle ciężkim, który pracował tak ciężko, tradycyjny rodzinę, podział a kobiety tak? zajmowały mhm. się dziećmi. Mhm. I to przestawienie mentalne też bywa trudne. To widać chociażby po różnicy, ile dzieci korzysta z możliwości edukacji w polskich szkołach, a ile ciągle kontynuuje edukację zdalnie w szkołach ukraińskich. Czyli jednak ta znajomość języka, powiązanie z Ukrainą jest różne w różnych sytuacjach. Myśmy oczywiście, co mogliśmy zrobić? No, oprócz tych kwestii transportowych uruchomiliśmy środki finansowe w ramach tarczy antykryzysowej na wszystko to, co mogłoby zawodowo aktywizować te przybyłe osoby. Pomocne nam w tym były rozwiązania ustawowe. Warto wspomnieć, że przecież natychmiast w 2022 roku została uchwalona specustawa, która zrównała jakby uchodźców z Ukrainy z obywatelami Rzeczypospolitej. Wiązało się to z przyznaniem numeru PESEL, z dostępem do systemu edukacji, systemu zdrowia, a także z dostępem do systemowych rozwiązań na rynku pracy.
z naszej strony umożliwiło to skierowanie tych wszystkich środków finansowych, które mieliśmy, chociażby z funduszu społecznego, czyli środków europejskich, unijnych, w ramach projektów i programów, które realizowaliśmy dla bezrobotnych Polaków, dla osób zmieniających pracę, obywatelów Polski. Mogliśmy to samo skierować do uchodźców Ukrainy i takie programy jak program Kariera, Kariera Zawodowa rzeczywiście otworzyły się na te osoby. Natomiast odczuwamy rzeczywiście problem w tym, że ten stan zawieszenia, ten stan takiej niepewności ciągle jednak przeszkadza w tym, żeby to jakoś wpłynęło w zdecydowany sposób na ilość osób pracujących. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Ja jestem w stałym kontakcie z naukowcami, nie tylko z Markiem, ale też z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie działa duży wydział, który bada dokładnie, co się dzieje z cudzoziemcami, z uchodźcami. Zasada jest taka dosyć prosta, to znaczy im dłużej są w Polsce, im dłużej ten stan niepewności trwa, no bo przecież trudno mówić, że on się nagle zmieni, nikt nie wie, ile potrwa ta koszmarna wojna, tym większy odsetek jest osób, które jednak wiążą coraz większe nadzieje z tym, żeby tutaj pobyć dłużej, przynajmniej dłużej. Ja nie mówię na stałe, tylko dłużej. Taki jest mechanizm. I to pytanie do Marka. Marku, to w sumie to samo. Z jednej strony, na ile to jest dar, to jest zasób, który my możemy tu w Polsce wykorzystać, ale też no nie mogę nie zadać tego pytania, które wszyscy przedsiębiorcy mi zadawali tutaj w kuluarach. Jak to w końcu jest z tym delegowaniem Ukraińców na Zachód? Była tutaj mowa o ogromnych deficytach osób, które chętnie byśmy wysłali, bo są potrzeby w krajach, dokąd delegujemy. Panie marszałku, no jesteśmy jednym z regionów, który robi to najprężniej w tej części Europy, ale nie ma kogo wysłać. A Ukraińcy są chętni, Ukrainki są chętne. Jak to jest? No niech mi ktoś to jakoś podsumuje dzisiaj. Ja bardzo dziękuję. Ponieważ mamy niedużo czasu, to ja odpowiem jednym słowem na pytanie, czy można delegować Ukraińca do Niemiec. Jednym słowem nie. W dwóch słowach nie bardzo. W trzech słowach nie bardzo wiadomo, a w pięciu nie bardzo wiadomo, dlaczego nie. My się zachowujemy, i taki jest mój wniosek z tych dwóch paneli, bo one się ze sobą łączą oczywiście, panelu dyskusyjnego o delegowaniu obywateli państw trzecich i tym o przyszłości opieki. Nie ma przyszłości opieki bez obywateli państw trzecich. To znaczy nie mamy w Unii Europejskiej takich zasobów pracy, które byłyby w stanie te ogromne, rosnące potrzeby opieki zaspokoić. Więc jesteśmy skazani na cudzoziemców, a czyli to jest dar. A tymczasem zachowujemy się, jakby oni nas napadali, czyli no budujemy dla nich bardzo trudne do przezwyciężenia bariery. Taka różnica, którą zauważam między tym wyrokiem w sprawie van der Elst sprzed 30 lat, a tymi sytuacjami, które teraz mają miejsce, tymi deportacjami obywateli Ukrainy, jest taka, że 30 lat temu jednak francuski rząd chciał wymierzyć sprawiedliwość pracodawcy. Natomiast w tej chwili myślę, że to pan Helge Kleinwege podkreślił bardzo mocno, teraz cała odpowiedzialność i najgorsze konsekwencje spadają na tych biednych obywateli państw trzecich. To oni są nazywani nielegalnymi migrantami albo nielegalnie przebywającymi osobami. No a absolutnie jest to coś, z czym powinniśmy walczyć nie tylko retorycznie, ale również mam nadzieję dzięki wzbudzaniu takiej świadomości o tych problemach, również w praktyce. I mam nadzieję, że ten kongres się do tego przyczynia. No i nie mogę nie powiedzieć o znaczeniu cyfryzacji. To znaczy ja bym chciał przedstawić Państwu taki pogląd czy obraz świata, którym dzielą się ze mną przedsiębiorcy. Z punktu widzenia użytkownika końcowego, tak zwanego, idealną sytuacją byłaby taka, w której
gdy pracodawca składa wniosek o A1, to ona się automatycznie przemienia w zgłoszenie pracownika delegowanego. To po prostu powinien być jeden prosty formularz. Bardzo dziękuję. Natomiast w dyskusjach głównie z Komisją Europejską padają bardzo poważne argumenty, dlaczego to jest na razie niemożliwe. Ponieważ sposób rozstrzygania kolizji prawa pracy i kolizji prawa ubezpieczeń społecznych jest zupełnie inny w Unii Europejskiej i pracownik delegowany w rozumieniu prawa pracy niekoniecznie jest delegowany w rozumieniu ubezpieczeń społecznych i odwrotnie. Mam jednak nadzieję, że małymi krokami to sama cyfryzacja, to znaczy rozwój technologii wyprzedzi i rozwiąże te problemy prawne, zanim prawnicy je rozwiążą. To są takie chyba główne przesłania, które ja osobiście wysnuwam z dzisiejszych dyskusji. Szanowni Państwo, wprawdzie pokazuje mi tu jeszcze, że mamy 4 minuty, żeby jeszcze coś do Was mówić, ale ja się pokuszę o skrócenie tego czasu. A to dlatego, że żeby tak naprawdę to dobrze podsumować, to trzeba by zrobić ze 4 kongresy, do czego serdecznie namawiam Marka Bynio. Pewnie wszyscy chętnie weźmiecie w nich udział. Ja chciałem tylko przypomnieć słowa Karity z Komisji Europejskiej. Zaufanie i współpraca. I think more European. To może być hasło dnia. Niby łatwo się mówi, a potem w paragrafach wychodzi dużo trudniej, prawda? I Marek wspomniał o tym. Grega Stryban też mówił o zaufaniu, tak? I chyba zaufaniem, więcej zaufania do siebie nawzajem jest tu konieczne. My w Małopolsce, panie marszałku, i to jest pytanie ostatnie do pana, na ile pan wierzy w taką Małopolskę otwartą jak dotąd, która z jednej strony wysyła w świat ludzi i na tym korzysta, a z drugiej strony przyjmuje z tego świata ludzi i też na tym korzysta. Jest taka wizja możliwa, możemy być takim poligonem, w którym udowodnimy Europie, że budowanie barier tutaj jest niepotrzebne. Małopolska jest otwarta, była otwarta od początku tej agresji, wybuchu tej wojny i to jakby wiemy, bo to też potwierdza społeczność ukraińska. Czują się tutaj rzeczywiście dobrze i stąd ich taką liczbę tutaj mamy. Natomiast mówimy tutaj o rozwiązaniach w krajach Unii Europejskiej dotyczących delegowania usług, dotyczących również tej mobilności pracy. No jeśli w ramach krajów unijnych mamy, mimo zgodności co do samej idei i celu, mamy takie podejście jednak różnych krajów, które wprowadza hamulce dla realizacji już konkretnej, no to w przypadku delegowania pracowników z krajów trzecich, no to myślę, że tutaj to jest tylko już konsekwencja pewnego szerszego nastawienia. Ja myślę, że tutaj w Małopolsce myśmy już bardzo dużo zrobili i cały czas właściwie czynimy sami, ale także przy pomocy organizacji pozarządowych, żeby jednak tą aktywizację tej społeczności jakąś wywołać, no bo ta wojna może trwać dłużej. Natomiast to jest też tak, że musi być ta świadomość też i ze strony tych osób, bo rozwiązanie czasami prostych rzeczy, ufundowanie komuś nauki języka polskiego, ufundowanie nauki jakiejś umiejętności, zdobycia kwalifikacji wymaga stabilizacji, że dzieci chodzą do szkoły, do żłobka, że rodzice nie mieszkają w jakimś tymczasowym hotelu czy w schronieniu, ale mieszkają w mieszkaniu, które być może powinni też wynająć, jeśli jednak w jakiś sposób chcą unormować dłuższy pobyt w Polsce. To jest pewien proces. Trudno powiedzieć, czy on może być szybszy. Natomiast ze strony zarządu i ze strony w ogóle województwa małopolskiego jako samorządu traktujemy wszystkich uchodźców wojennych jako Małopolan, którzy są u nas, są przyjęci gościnnie. Jakby szukamy dla nich rozwiązań, żeby mogli tutaj też uczestniczyć w rozwoju Małopolski, również gospodarczym. Myślę, że pan marszałek trafił w punkt. Niechaj wszyscy w innych krajach Unii Europejskiej traktują przyjaciół z krajów członkowskich jako swoich własnych obywateli.
A potem jeszcze trochę nauczą się od Małopolan traktować przybyszy z krajów trzecich jako swoich własnych obywateli. To niech to będzie przesłanie tak na koniec, jeżeli się zgodzisz, Marku. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście ten kongres ma ciąg dalszy, ten kongres ma dziś wieczór, ten kongres ma dzisiaj nawet afterparty, ten kongres ma jeszcze jutro, ale całą treść dotyczącą tych wydarzeń dalszych zostawiam Big Brotherowi, który towarzyszył nam od samego początku. Dziękuję Państwu za uwagę. To koniec części oficjalnej na dzisiaj.